Cześć moi drodzy, witam was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję klawiatury firmy Tesoro. Jest to model Lobera Supreme, czyli najwyższa wersja Lobery. Wyposażona w mechaniczne przełączniki typu Kale, czyli konkurencyjne w stosunku do Cherry MX-ów. Tutaj mamy przełączniki Brown. Jakiś czas temu widzieliście test tańszej wersji tej klawiatury Lobery na plungerach, czyli na przełącznikach membranowych, które symulują przełączenie przełącznika mechanicznego. Tak więc Tesoro w tej chwili ma w swojej ofercie klawiatury tak na przełącznikach Plunger, na przełącznikach Cherry MX oraz na przełącznikach Kale. Oficjalna cena wersji Supreme to jakieś 549 zł, więc klawiatura nie jest tania, natomiast wykonana jest bardzo, bardzo dobrze, o czym przekonacie się za chwilę w tym teście. Zapraszam was do oglądania. Dobrze moi drodzy, zabieramy się za recenzją. Generalnie jak pamiętacie, recenzję klawiatury Tesoro Collada, tej która kosztuje ponad 700 zł, ma obudowę z aluminium. To jest dokładnie ta sama klawiatura Lobera, tyle że ona jest bez aluminium. Obudowa za to jest wykonana z wytrzymałego plastiku. Ja wam to od razu pokażę, ponieważ to jest jeden z najmocniejszych aspektów tej klawiatury. Obudowa jest po prostu pancerna. Sama klawiatura jest dość duża, jak widzicie. Waży około 1,5 kg, a jej obudowa to naprawdę twardy plastik. W tej części całej tutaj głównej wygląda on jak szczotkowany aluminium. Myślę, że widać to teraz wyraźnie. Natomiast część nadgarstkowa przypomina ryflowaną stal. Obie te części plastikowe są z najwyższej jakości plastiku. Jest on bardzo twardy, bardzo odporny na uderzenia, na zadrapania. Po prostu jest wytrzymały. Dokładnie tak samo jak w Loberze podstawowej. Lobera Supreme ma gruby kabel w oplocie, który nam się rozdziela na kilka części. I mamy tutaj główny wtyk USB, pomocniczy wtyk zasilający porty, które są w klawiaturze, oraz mini jack 3,5 mm, które są przedłużeniem naszej karty dźwiękowej. Po prostu podłączamy je do naszego komputera, do karty dźwiękowej, a wtedy słuchawki czy mikrofon wpinamy bezpośrednio do tej klawiatury. Czyli po prostu mamy łatwy i szybki dostęp do tych portów. Jak widzicie też wszystkie te wtyki są pozłacane. No i jeśli już jesteśmy przy portach, to tutaj są one. Dwa porty USB 2.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki. I mamy też miejsce na zasilacz sieciowy po to, żeby dostarczyć większego natężenia prądu tutaj, ponieważ napięcie wynosi 5 V, natomiast podłączając tylko przez USB mamy 0,5 A. Zasilaczem sieciowym wzrasta nam to do 2,5 A. Czyli możemy spokojnie na przykład podłączyć sobie dwa urządzenia i je ładować. No przykładowo telefon komórkowy i tablet. Bez problemu wtedy naładujemy je bezpiecznie i szybko. Sama ta część jest hub, jest też fajnie wykonana, też przypomina to taką stal, jest logo Tesoro i charakterystyczny kolor dla producenta. Tutaj mamy też taki mały panel, przyciski do nagrywania makro w locie oraz tryb gamingowy, który wyłącza nam funkcję klawisza Windows. Jak widzicie, klawiatura posiada fajne, pełne podświetlenie i to mocniejsze w stosunku do wersji Lobery na plungerach. Także jest podświetlenie z boku. Kolory możemy sobie wybierać jakie tylko chcemy. A trybów podświetlenia mamy kilka oraz też kilka trybów regulacji jasności. Jak widzicie, w tej chwili klawiatura nie dość, że jest na pulsującym, to jeszcze jest na zmienianiu kolorów. Te kolory sobie płynnie przechodzą jeden w drugi. Jak widzieliście, z koloru fioletowego przyszedł w czerwony i będzie przechodził w inne kolory. Bardzo fajny efekt, ale jeśli ktoś nie lubi tego lub nie lubi pulsacji, można to sobie wyłączyć. I po kolei, moi drodzy, jeśli wyłączymy sobie podświetlenie, możemy ustawić sobie kilka stopni jasności. Troszkę jaśniej. W tej chwili mamy włączoną pulsację i następnie takie tryby. Pierwszy tryb gamingowy, podświetlone klawisze WSAD, spacja Enter, tutaj klawisze do zmiany profili, klawisze kierunkowe oraz część klawiatury numerycznej, którą też czasami wykorzystujemy w grach. I kolejny tryb, dochodzą nam kolejne klawisze, tutaj numeryczne, cała ta sekcja oraz Alt, Ctrl, Shift. I jeszcze raz, tak wyglądają te tryby, pełne podświetlenie. Zmniejszamy i wyłączamy. Co jest fajne w stosunku do wersji nie Supreme, że też mamy podświetlane przestrzenie pomiędzy tymi klawiszami. Sprawdza się to naprawdę fajnie. W ciemnym pomieszczeniu klawiatura wygląda super. Mamy też duże nacięcia pomiędzy samymi oznaczeniami klawiszy, czego nie było w wersji na plungerach, ponieważ tam tylko delikatnie przebijało światło przez literki. Tutaj mamy to bardzo wyraźnie podświetlone, więc to jest kolejna przewaga w stosunku do tej wersji na plungerach. Co jeszcze?
Oczywiście przełączniki, tutaj mamy przełączniki mechaniczne typu Kale, żywotność 50 milionów klików zakładana przez producenta. W plungerach no, są tam przełączniki membranowe, czyli reagujące troszeczkę wolniej i mające żywotność tylko 10 do 15 milionów klików. Tak więc ta klawiatura po prostu wystarczy nam na dłużej i ma też te przełączniki dużo bardziej wytrzymałe. Skok jest podobny, tutaj mamy browny, natomiast plungery symulują wciśnięcie klawisza typu black. Różnice pewne są, jednak browny są polecane dla osób, które kupują sobie pierwszą klawiaturę mechaniczną, ponieważ ściska się je dość lekko i można się do tej klawiatury łatwo przyzwyczaić. No to już klawiatura mechaniczna, więc niestety jest troszkę głośna. Posłuchajcie sobie, jak to wypada w praktyce. To jest niestety urok klawiatur mechanicznych, że są one sporo głośniejsze od tradycyjnych klawiatur, no ale coś za coś. Bardzo szybko klawisze reagują i mają ogromną żywotność. To są przede wszystkim te plusy. Poza tym ta klawiatura posiada także absolutny anti-ghosting, czyli możliwość ciśnięcia praktycznie wszystkich klawiszy naraz, bez blokowania klawiatury podczas gry. To jest bardzo przydatne oczywiście dla graczy. Jak widzicie, też u góry mamy multimedia. Wyciszenie dźwięku, ciszej, głośniej, play, pauza, do przodu, do tyłu, jeśli chodzi o utwory i przełącznik profili. Mamy 5 profili graczy, aktywujemy wszystko z przyciskiem FN, czyli FN plus profil i zmieniamy sobie profile na inne. Możemy także na każdy profil ustawić sobie inne podświetlenie. Na dole jeszcze dodatkowe 3 klawisze H1, H2, H3, gdzie możemy sobie także zaprogramować pewne funkcje w oprogramowaniu, które zobaczycie w dalszej części recenzji. A teraz przyjrzyjmy się oprogramowaniu klawiatury Tesoro Lobera. Sam panel sterowania wygląda dokładnie tak samo, jak w przypadku innych klawiatur tego producenta. Interfejs jest dość ładnie zrobiony graficznie, ale średnio funkcjonalny. Poza tym sam panel jest dość mały i nie ma możliwości powiększenia go. Klawisze możemy skonfigurować dla trybu PC oraz dla 5 profili graczy. Dla każdego z profili oczywiście możemy stworzyć osobną kombinację klawiszy oraz osobny kolor podświetlenia. Każdemu z klawiszy możemy nadać kilka funkcji. Może to być na przykład makro, jakaś komenda, pojedynczy klawisz lub funkcja specjalna, na przykład odpalanie konkretnego programu. Menu podświetlenia zostało także bardzo mocno uproszczone. Wystarczy kliknąć numer profilu, wybrać kolor oraz wybrać efekt. Czy ma to być podświetlenie stałe, pulsujące, a może zmieniająca się seria kolorów? Możemy je także całkowicie wyłączyć. Klawiatura, moi drodzy, posiada także bardzo fajne antypoślizgi. Zobaczcie, mamy kilka gumek, które bardzo solidnie trzymają się powierzchni, także tutaj, oraz mamy regulację dwustopniową. Albo bez regulacji, albo 2 stopnie wysokości. Duża i mała, jak widzicie. Obie są podgumowane, tak więc będą dobrze się trzymać naszego blatu. Możemy zrobić jeszcze szybki test. Na wysokich podwyższeniach klawiatura trzyma się pięknie. Teraz robimy małe podwyższenia. Tutaj się minimalnie przesuwa, ale ciągle zachowuje przyczepność. A bez tych podwyższeń, po prostu jak przyklejona, ciężko ją ruszyć. No i moi drodzy, szybkie podsumowanie. Lobera Supreme co prawda jest drogą klawiaturą, ale jest w tej chwili moim zdaniem jedną z najlepszych klawiatur mechanicznych na rynku. Ponieważ jest świetnie wykonana, ma bardzo fajne przełączniki. Co prawda są to przełączniki typu Kale. Ja osobiście wolę Cherry MX-y, ale tak w praktyce zachowywały się bardzo, bardzo podobnie, więc raczej większych różnic nie widać. Jeśli żywotność faktycznie wyniesie te 50 milionów klików, to spokojnie można ją kupować. Tak więc w stosunku do wersji na plungerach mamy lepsze podświetlenie, lepsze przełączniki. Mamy ten sam wygląd, tą samą super wytrzymałą i super fajnie zrobioną obudowę. Mamy też przydatny hub USB oraz audio. Jeśli zainwestujecie sobie w taki sprzęt, starczy on Wam na naprawdę bardzo, bardzo długo. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam Was do pełnej recenzji na portal wideotesty.pl. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was, cześć!